Siemanko, z tej strony Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was. W dzisiejszym odcinku do wygrania macie, widzowie, złoty kodzik o wartości 20 zł, więc jak chcecie wygrać standardowo, film oglądacie do końca, zostawiacie łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, komentarz oraz wbijacie pierwszy link w opisie, ponieważ z moim kodzikiem macie 5% do wpłaty, a tak jak widzicie, możecie płacić dosłownie każdą metodą płatności, a widzę, że bardzo z Was dużo wpłaca, już prawie mamy 800 osób, które używa mojego kodu, więc jak jeszcze nie używacie, wbijajcie pierwszy link w opisie, wystarczy, klikniecie w link i już mój kodzik używacie, za co z góry dziękujemy. Dzisiaj mamy 7 koła, no i w końcu przydałby się zrobić jakiś proficik, kurczę, gruby profit i zacznijmy sobie od otwierania skrzynki, której bardzo rzadko otwieram tą skrzynkę i jest to skrzyneczka guzika. I otworzymy sobie ją, bo tutaj jak patrzę na procenty, tak naprawdę są bardzo dobre procenty, jeśli chodzi o bardzo drogie skiny. I spróbujemy coś ciekawego dzisiaj trafić z tej skrzyneczki. Wiadomo, że też jest to skrzynka ryzykowna, bo płacimy 4 stówy, a tak naprawdę możemy dostać 3 totalne właśnie, niestety, gówna. I dostajemy 3 gówna. No zobaczcie, to jest bardzo ryzykowna skrzynka, ale od niej dzisiaj sobie zaczniemy. Na pewno nie będę ją otwierał milion razy. Tutaj, no, lepiej troszkę, ale to i tak, czy jest profit? Jest profit, 200 zł, okej. Dobra, to tutaj w miarę okej. Ale zobaczcie, jakie tu są procenty. Naprawdę są fajne procenty na te nawet najdroższe skiny. No tutaj niestety troszkę gorzej, ale też tragedii nie ma. Dobra, tą skrzynkę sobie zostawmy i przejdźmy może do kowertów. Kowertów też bardzo rzadko... Bardzo rzadko otwieram też kowerty. No i zobaczymy, 5 kowertów i coś drogiego. Na pewno lepszym skinem jest Dragonfire. Całkiem dobrze, 15 zł do przodu. Ok, walnijmy sobie skipa, 5 zł do przodu. Walnijmy sobie znowu skipa. Tu 4 dyszki w plecy. Czy coś? O, akwamarynka i jest 150 zł do przodu. Fajnie jak na razie ten kowercik. Znowu profit, ej. No powiem Wam, że ten kowert naprawdę zaskakuje, a wódka Hyper Beast 130 zł do przodu, 6 dych do przodu, no powiem Wam i patrzcie, już przekroczyliśmy 7 koła, a z pierwszej skrzynki otwieranej mieliśmy 300 zł w plecy, więc naprawdę jest dobrze. No teraz już troszkę spadamy z rowerka, ale jeszcze trochę sobie otworzę z pominięciem, fajnie się otwiera to z pominięciem, bo tutaj, oj, no tutaj na przykład bardzo słabo. No i jeszcze na koniec proficik, spoko. Skrzyneczka covered, naprawdę ok, ale sobie ją zostawmy i otwórzmy sobie glowsy. Otwórzmy sobie razy 3 glowsy i to będzie 2000 zł wydane. Mam nadzieję, że nie polecą 3 jakieś gówna i jedne jakieś lepsze. No właśnie, no właśnie, no właśnie. Niestety 500 zł straty, 500 zł straty, więc jest lipa. Ale cały czas te 6000 zł ponad mamy, więc tragedii nie ma. No i wiecie, co sobie zróbmy? Otwórzmy sobie skrzyneczkę Dicey, 206, albo nie, wiecie co? Jest skrzyneczka Catch i ona wczoraj na live'ie bardzo dużo zabrała mi. Gdzie ona jest? Gdzie jest ta skrzyneczka Catch? Czekajcie, gdzie ona jest? O, ona mi bardzo zabrała na live'ie, ale jest to skrzynka, w której mamy jakby równe szanse na każdego skina. Więc otwórzmy jedną za 280 zł. No i zobaczmy, co tutaj poleci. I leci Bloodsporcik za 476 zł, więc pięknie. Piękny profit, zostawmy sobie. I otwórzmy jeszcze jedną. No może teraz Fuel Injector. No niestety 160 zł, więc też tragedii nie ma. Myślałem, że to jest dużo tańsze. Ale patrzcie, mamy na przykład 4% na CZ-kę wartą 1200 zł. 4% na 550. 8% nawet na 500 minimalnie, więc spróbujmy jeszcze otworzyć. Jeśli tutaj nic nie poleci, to już zostawimy, a leci, no niestety, digielek, więc tutaj jest strata. 5300 mamy, 5300 mamy. Wiecie co, otwórzmy sobie jakąś skrzyneczkę powyżej 1000 zł. Powyżej 1000 zł sobie otwórzmy jakąś skrzyneczkę, którą stworzył jakiś gracz, dajmy do 2 koła, no i weźmy sobie ociek 1 na przykład. No nie, to jest totalnie tragiczna skrzynka, takich nie róbcie. Cyk, 1000, najmniej 1200 na przykład. I mamy profit skrzyneczkę. To też jest znowu taka... no niby... No nie, no bo tu tylko też jeden itemek oddaje, wiecie co? Kurczę, trzeba znaleźć coś fajnego, trzeba znaleźć coś fajnego, co na pewno będzie fajne do otwarcia. Nie wiem, Dave... Okej, okay, Dave wygląda dobrze. O kurde. Fajna skrzynia.
chyba fajna. No, bo zobaczcie, nawet jak to jest 10% za, chociaż 10% za 1000 zł, no ale pewne mamy te 800, a może akurat uda się trafić. Nie, tylko trochę ten Emerald Dragon, no właśnie, nie, wiecie co, słabiutka jest ta skrzynka jednak. I dobra, to co po prostu teraz kliknę, to otwieramy, dajmy od 1500 nawet do 2000, cyk, i zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy, uwaga, co my tutaj będziemy mieć? Ymir XXL. Okej. I to jest skrzynka warta 1500 zł i mamy 5% na Glocka Fade'a. Mamy 1% na Dragon Lorkę. Mamy... O kurde. Dobra, dajmy testowe otwarcie najpierw. Co by tu poleciało? No, poleciałby See You Later. Dobra. Otwórzmy. 1558 zł. Proszę. Proszę o coś drogiego. O my gy. Przecież to nie jest tak dużo. 29%. Dobra, wiecie co? Kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Proszę. Proszę, Glock Fade. Nie. No i powiem wam, widzowie, że jest lipa. Ale jest też dobra informacja, bo wbiliśmy poziom. Mam aż 9 diamentowych skrzynek. Może za darmo uda się dostać coś niesamowitego. Fajnie by było. Okej, rękawiczki za 5000 zł. Dostaliśmy... Ja pierdziele. Za darmo dostałem 5000 zł tak naprawdę. Więc tutaj już sobie mogę pozwolić do 3 razy sztuka. Proszę. No nie, no ta skrzynka to jest totalne gówno, widzowie, jednak. Jakim cudem. Ale jajca, uratowały te rękawiczki odcinek. Zróbmy sobie kontrakt za 700. Sprzedajmy to, 400 zł. I mamy tysiaczka. Gdyby nie te rękawiczki, byśmy byli bardzo dużo w plecy. No i na koniec otwórzmy sobie 4 skrzyneczki luksury, 890 zł. I może na 40% uda się coś trafić? No niestety, nie dzisiaj. I wiecie co zróbmy? Weźmy sobie te rękawiczki. Albo nie, zostawmy je. Zostawmy je, za darmo je dostaliśmy, to sobie je zostawmy. My się widzimy, widzowie, w kolejnych odcinkach, ale jako, że mamy jeszcze 200 zł, no to jeszcze sobie otworzę speciality razy 3, 156 ziko. No i zobaczmy, co tu jeszcze na sam koniec poleci, no niestety nic. Dobra, my się widzimy w kolejnych odcinkach, nie przedłużam, no i na razie.